Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym teście na naszym kanale, a dzisiaj będziemy testować drugie w historii naszego kanału auto elektryczne zaraz po Nissanie Leafie, ale dzisiaj jednak to będzie zdecydowanie ciekawszy samochód. Jest to Tesla Model 3 Long Range Dual Motor, a do tego wszystkiego jest to lekko zmodyfikowana Tesla Model 3, a do tego wszystkiego jeszcze, tak jak widzicie, znajdujemy się właśnie na torze, gdzie sprawdzimy to auto w bojowych warunkach dzięki naszemu partnerowi, czyli marce opon Nexen. Ja szczerze mówiąc myślę, że będzie naprawdę ciekawie, nie mogę się doczekać, żeby tym autem tutaj pojeździć, także bardzo serdecznie Was zapraszam na test oraz do subskrybowania kanału, a my lecimy! Zanim jednak przejdziemy do jazdy, to kilka kwestii technicznych. W tym modelu Tesla Model 3 mamy napęd na 4 koła, dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 300 kW, co przekłada się na 449 koni mechanicznych oraz 600 Nm maksymalnego momentu obrotowego, który oczywiście, jak to przystało na auto elektryczne, dostępny jest dosłownie wszędzie. Przy tym wszystkim to auto jak na samochód elektryczny waży stosunkowo niewiele, bo jakieś 1850 kg dokładnie, dzięki czemu potrafi się rozpędzić do setki w 4,6 sekundy i uwierzcie mi, że wrażenia z przyspieszania tym samochodem są po prostu kosmiczne. Jak już wcześniej wspomniałem, to auto jest nie do końca seryjne, ponieważ posiada obniżone zawieszenie, przyciemnione przednie lampy oraz pakiet dokładek wokół całego samochodu firmy Maxton Design. A do tego wszystkiego mamy tutaj 19-calowe felgi marki Rotiform, na które są nałożone opony w rozmiarze 245-40-19. Są to konkretnie Nexeny Enfera Sport, które już za chwilę przeżyją test i chrzest bojowy na torze, którego jestem bardzo ciekaw. Jestem bardzo ciekaw właściwości jezdnych samochodu elektrycznego na torze. Także umówmy się tak, że teraz zrobimy sekcję z jazdą, a później poopowiadam Wam o takich kwestiach stricte technicznych, użytkowych, praktycznych związanych z tym samochodem. A teraz lećmy, jedźmy! Powiem Wam, że największe wrażenie podczas przyspieszania Tesla czuć, gdy jedziecie tak około 40-50 na godzinę, nic wielkiego się nie dzieje, jedziecie sobie, jedziecie i nagle wciśniecie pedał przyspieszenia do oporu, poczujecie ten niesamowity strzał momentu obrotowego, który sprawia, że czujecie się jak w startującym samolocie i gwarantuję Wam, że to uczucie jest uczuciem, jakiego nie doświadczycie w innym, jakimkolwiek samochodzie spalinowym oczywiście. Czuć, że przez to, że mamy akumulatory, baterie, zwał jak zwał, umiejscowione w podłodze tego samochodu, no to środek ciężkości jest bardzo, bardzo nisko, przez co wchodząc w zakręty czujemy się naprawdę pewnie. Jest to na pewno po części zasługa Tesli, a po części zasługa opon, które zostały w tym samochodzie zastosowane. Mimo, że Tesla Model 3 to nie jest samochód sportowy, to postanowiliśmy go przetestować na torze, żeby pokazać, że to auto tak naprawdę też potrafi i samochody elektryczne. Wiem, że pewnie wielu fanów motoryzacji może ubolewać nad tym faktem, ale tak jest. No są przyszłością. Po prostu te parametry, jakie dają silniki elektryczne, są kompletnie nieosiągalne dla tradycyjnych jednostek spalinowych. I naprawdę, kupując taką Tesla Model 3, mimo tego, że to jest tak naprawdę Tesla z najniższej półki, najtańsza Tesla, no to takim autem utrzecie nosa, myślę, że wielu kierowcom samochodów, które są bardziej premium, bardziej pozycjonowane jako sportowe. No myślę, że na śliskim spokojnie Tesla Model 3 objeżdża BMW M3 przykładowo. Swoją drogą, to co jest też w ogóle fajne, to nie wiem, czy oglądaliście nasz odcinek na temat najbezpieczniejszych samochodów, jakie są obecnie na rynku, ale organizacja Euro NCAP Tesla Model 3 oceniła jako trzeci najbardziej bezpieczny samochód, jaki jest dostępny na rynku. A do tego jeździmy na oponach Nexen Enfera Sport, które są bardzo wysoko oceniane przez niemiecką organizację do spraw bezpieczeństwa, która się nazywa ADAC. Także jesteśmy w takiej kompilacji po prostu bezpiecznego samochodu i bezpiecznych opon. Czy to auto daje frajdę z jazdy? Daje. Największą przy przyspieszaniu to na pewno. Piękne jest to po prostu, jedziecie sobie 40. Ja, ale to jest uczucie jak na rollercoasterze. Teraz pierwszy raz puściłem sobie ręce po prostu podczas przyspieszania i to jakie przeciążenie na nie nawet oddziałuje.
jest nie do opisania. Jedyne, z czym właśnie jestem to w stanie porównać, to ze startującym samolotem bądź też rollercoasterem. I nawet dodając mocno gazu w zakręcie, to auto nie chce lecieć bokiem, nie chce wypluwać przodu. Tym autem pojedziecie szybko, wszędzie, zawsze, niezależnie od tego, z jaką prędkością się poruszacie, wciśniecie gaz i odlatujecie w kosmos, bo takie są wrażenia towarzyszące przyspieszaniu, naprawdę. To, co dla mnie jest dosyć problematyczne, w sumie myślę, że tak mogę powiedzieć, podczas jazdy Teslą na torze, to to, że podczas przyspieszania i nabierania prędkości kompletnie się jej nie czuję. I dojeżdżając do zakrętu, mając cały czas ten moment przyspieszenia, no to można się naprawdę troszeczkę pogubić i nie być świadomym, jak szybko się napada na dany zakręt. Dobra, to jako, że jazdę po torze mamy za sobą, to przejdźmy sobie do takich czysto praktycznych, użytkowych kwestii. Jako, że jest to auto elektryczne, jest to Tesla, to możecie się pewnie domyślić, że nic tu nie jest normalne. Nienormalne jest przykładowo wsiadanie do tego samochodu, ponieważ żeby dostać się do środka, mamy taką oto kartę, którą przykładamy do słupka B. Otwierają się lusterka, co jest znakiem, że auto jest otwarte. Klamki są schowane, są równo z linią drzwi. Należy ją podważyć, otwiera się ona tak jakby pod wiatr, no i możemy wsiadać do środka. Natomiast jak już jesteśmy w środku, to co się rzuca w oczy, to, że nie ma tutaj nawet przycisku start-stop, żeby uruchomić ten samochód. Jak więc go uruchamiamy? Korzystamy z wcześniej wspomnianej karty, którą przykładamy do tunelu środkowego, trzymając hamulec, no i wówczas cała elektronika budzi nam się do życia. Później za pomocą selektora biegów, który znajduje się po prawej stronie kierownicy, wybieramy położenie D i zasadniczo możemy ruszać. Ale ruszać tym autem nie będziemy, bo już się w sumie najeździliśmy. Natomiast przechodząc dalej do kwestii użytkowych, za samą kierownicą nie mamy oczywiście żadnych zegarów. Wszystkie informacje wyświetlają nam się na ogromnym telewizorze na środku. Nie ma tutaj sterowania lusterkami, nie ma sterowania kolumną kierowniczą. Wszystko to, wszystkie te czynności wykonuje się właśnie z pozycji tego telewizora na środku, a na domiar tego wszystkiego jeszcze w środku samochodu nie ma klamek, a są przyciski w drzwiach, po których przy ciśnięciu zwalniają nam się zamki i możemy otworzyć drzwi. Nawet daszki przeciwsłoneczne w tym samochodzie nie są do końca normalne, bo zobaczcie, uchylamy sobie to i nie mamy normalnego odsłaniania lusterka, jest taka roletka magnetyczna, którą uchylimy i zapala nam się tutaj takie ładne, ambientowe, LED-owe oświetlenie. Śmieszne. Jeśli chodzi natomiast o jakość wykonania wnętrza, to jest ona naprawdę niezła. Materiały są fajnej jakości, są miękkie, przyjemne w dotyku. Na desce rozdzielczej mamy nawet takie fajne drewno i wydaje mi się, że jest to prawdziwe drewno. Jeśli chodzi o jakość spasowania niektórych elementów, to chcąc być bardzo czepialskim, tunel środkowy potrafi troszeczkę skrzypieć, ale no to już są tak naprawdę moim zdaniem detale. No nikt jadąc autem nie wali sobie nogą albo nie szarpie tunelu środkowego, więc nie jest to kompletnie, w niczym to nie przeszkadza. Dodatkowo, jeśli chodzi o ergonomię, to jest ona na bardzo wysokim poziomie. Spójrzcie przykładowo na schowek, który mamy w tunelu środkowym, który jak otworzymy, otwierają się tutaj takie dwie klapki. No i serio, pojemność jego, śmiem twierdzić, że to jest połowa pojemności bagażnika Fiata 500. Natomiast zapytacie pewnie, jak jest z używalnością takiego samochodu. Tutaj, czyli w wersji Long Range, mamy baterię o pojemności 75 kWh, co przekłada się na deklarowany zasięg ponad 450 km. Być może jest on osiągalny, ale przy dosyć niskich prędkościach. My w praktyce, jadąc z Krakowa do Warszawy, dojechaliśmy bez problemu, jadąc około 120 km na godzinę. Oczywiście nie przekraczaliśmy dozwolonej prędkości, bo nie można. A do tego naładowanie baterii do pełna na superchargerze zajęło około godziny, więc myślę, że nie ma tragedii. Bez tragedii, tym bardziej, że Tesla daje sporo możliwości zabicia sobie czasu siedząc w środku tego auta, jak przykładowo wyświetlając sobie palący się kominek, który jak być może słyszycie, wydaje nawet dźwięki strzelającego drewna. Powinniście być w stanie to słyszeć. Albo można się na przykład tutaj uczyć gry na keyboardzie. Wizualnie ten samochód myślę, że już tak naprawdę każdy bardzo dobrze zna, a więc na temat wyglądu zewnętrznego nie będę się jakoś szczególnie rozwodził. To, co na pewno zasługuje na uwagę, to przednie lampy z bardzo pięknie narysowanymi punktami świetlnymi, które prezentują się obłędnie. Foty tych i innych detali na pewno możecie zobaczyć już na naszym Instagramie, do którego Was zapraszam.
Sylwetka tego samochodu jest bardzo ciekawa. Przykładowo patrząc z tyłu widać, jak bardzo szeroka jest karoseria w porównaniu do szerokości dachu, tak jak widać, co sprawia, że to auto, patrząc właśnie z tej perspektywy, wydaje się takie bardzo masywne. Ciekawym zabiegiem jest również tylna szyba, która, zobaczcie, jak daleko ciągnie się do tyłu samochodu. Ona się kończy niemalże tam, gdzie klapa bagażnika. Zobaczcie, tutaj jest mniej więcej przestrzeń na moją dłoń. Poza tym to, co bardzo dobrze tu uwydatnia i uwidacznia, jest klapa bagażnika, która ma po prostu przeogromne wycięcie właśnie, żeby ta tylna szyba się tutaj mieściła. A do tego zobaczcie, w tym aucie z dachem panoramicznym pomiędzy oknem dachowym a tylną szybą nie ma kompletnie żadnego przejścia. Nie ma żadnego metalowego elementu, który oddzielałby od siebie te dwa okna, co moim zdaniem wygląda naprawdę świetnie. Także co? Słuchajcie, moim zdaniem kwota około 55 tysięcy euro za taką właśnie Teslę, czyli jakieś 250 tysięcy złotych, to niewygórowana kwota, zwłaszcza biorąc pod uwagę osiągi tego auta, no i to, że jest to samochód elektryczny, gdzie wiadomo, że auta elektryczne są naprawdę drogie. Sensowność posiadania samochodu elektrycznego w Polsce z ekologicznego punktu widzenia pomijam. Z ekonomicznego punktu widzenia już tam gdzieś tam coraz bliżej jest tego, żeby te wartości kwotowe nam się tutaj gdzieś spinały i zazębiały, także nie jest źle, ale to, co warto podkreślić, to to poczucie aksamitności, elastyczności, ciszy w trakcie jazdy i bycia w czymś tak niesamowicie nowoczesnym, żeby nie powiedzieć kosmicznym, są czymś zdecydowanie wartym swojej ceny. I tą też puentą zakończę może dzisiejszy odcinek. Ja Wam bardzo pięknie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli byście potrzebowali jakiś opon, to zajrzyjcie na sklepopon.com. Trzymajcie się ciepło, wpadnijcie jeszcze na naszego Instagrama. Trzymajcie się. Siema. Dual motor do tego. Przejdźmy sobie do... Także gdy już jesteśmy w środku, to co się włóczy... Wyczaruję Ci nowy kosmos.